Dzień dobry, Kudełku. Co u ciebie słychać? Fajnie. Fajnie? Nie. Grasz w piłę troszkę? Nie. Bawisz się? Nie. Wygupa się. Słuchajcie, kochani, witam was cieplutko w sobotę. No, w dosyć dużym bałaganie. Mamusia w pracy. My jesteśmy, słuchajcie, z dzieciaczkami w domku. Właśnie jestem w trakcie ostatniej zaległej wymiany. Prawie ostatniej zaległej, bo tam jeszcze chyba jest Kacpra, ale Kacpra czekamy na jeszcze jeden otwarcie. Tak, synku? Ja ciebie kocham najmocniej na świecie. Słuchajcie, do tych wysyłek, które jakby mamy przygotowane do wysłania, doszła jeszcze przesyłka Jakuba B. z Wrocławia. W tym momencie kończymy jakby wysyłkę dla Michała J. z Piekar Śląskich. Michałku, jakby część zakupową mamy załatwioną. Zobaczcie, jakie piękne karty trafiają do kolekcji do Michałka. Aż zazdroszczę ci, Michałku. Pięknie podniesie się twoja kolekcja. To jest Bale, Rodriguez, Ronaldo, Schürrle, Lewandowski, Messi i Martal Monaco Rising Star. I to, kochani, trafi w ramach zakupów oraz wymiany, bo część na tej stole jest również od Michała do wymiany. Natomiast, kochani, chciałem wam powiedzieć, że grudzień jest naprawdę dla nas bardzo trudnym miesiącem. Mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo grania, jest mnóstwo turniei halowych. Zobaczcie, dzisiaj ciężko pracowałem przy układaniu tego drewna tam. No, mam tej roboty, słuchajcie, masę. Natomiast kocham robić to, co robię. Nie wiem, czy tam będziecie widzieli, ale za tym murkiem, za naszym szabłowozem stoi jeszcze potężna kupa drzewa. No, jak skończę ten filmik nagrywać, to jeszcze obiecałem, tylko że z Gutkiem pocykamy troszkę w gałę, dlatego że Gutek nie miał na kruszy na renach, ale oczywiście na naszym przedpokoju posprzątaliśmy troszkę ten brykiet. Wczoraj nie było treningu, dzisiaj się nic u nas nie dzieje, kochani, dlatego energii Gutek ma naprawdę masę. Dlatego teraz tak, kochani, w tym odcinku zrobimy unboxing, otworzymy jedną przesyłeczkę. Z przesyłkami jesteśmy jeszcze daleko w lesie, ale nie chcemy ich otwierać celowo, bo tak jak mówię, tak, synku. Dobra, słuchajcie, o, to kroi się meczyk, będziemy chyba szabełki grać meczyk. To w takim razie instaluje się na statywie, kochani. Oni się szykują do grania na Kruszyn Arenie, także będziecie mieć to, co lubicie. Będą i karty, i Kruszyn Arena. W takim razie ja idę sobie, kochani, teraz na drugą stronę. Ja idę zrobić to, co lubię robić. Piotruś P., od dawna czekasz na swoją przesyłeczkę, wiem o tym. Natomiast ja za momencik, Piotruś, spróbuję ją rozpracować. Witajcie. Tuśka, kochaniuśka, tam masz swoją koszulkę. Ubierasz Manchester, nie? Zaraz będzie wielki pojedynek Manchester. To co? Znajdź jakiś następny. My robimy pojedynek Manchester kontra Real Madrid. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na Kruszyn Arenie. Ale zanim oni tam to przygotują, to ja, kochani, chcę otworzyć jedną przesyłkę. Wiecie, że jedziemy do Bydgoszczy na weekend, także znowu będzie, słuchajcie, dużo się działo, będzie piłkarsko. Tym razem jedziemy z Zagłębiem Lubin z rocznikiem 2005, czyli ze starszymi chłopcami. Guciu bardzo dużo z tych pojedynków wynosi, umiejętności, doświadczenia, to są jednak starsi chłopcy, a muszę wam powiedzieć, że rok różnicy w tym wieku to sporo. Być może jutro zagramy w turnieju w Niemczech 2005, czekamy jeszcze na potwierdzenie informacji. Natomiast Piotr P. z Kościerzyny, Piotruś, twoją przesyłeczkę postaram się teraz tutaj otworzyć, nie mieszając z przesyłką Michała, bo Michał tam zrobił zakupy, to jest Michała wymiana, jestem akurat w trakcie. Natomiast tak, porobiłem przy drzewie, nogi mi odpadają, super pusia, tą nakładamy, nie tą? A to zobacz jeszcze inne, tam Manchesterów były bardzo dużo koszulek. Szukajcie, ja w tym momencie, zanim zrobię unboxing, macie chwilkę czasu. W takim razie ja, Piotruś, otwieram paczkę. Paczkę, która myślę, że dosyć dawno do nas była nadana, kochani, bo ona jest jeszcze miesiąc temu, z listopada, ale niestety tempo kart u nas spadnie, dlatego że siłą rzeczy, kochani, obowiązki, palimy w kominku, grzebiemy przy drzewie, trójka dzieci w szkole, w przedszkolu, Kochani, czytamy liścik. Witam, nazywam się Piotr, piłką nożną interesuję się od małego, ale karty zbieram od 20. Super, pięknie, 4 lata, ho ho. Mam 12 lat, a was oglądam od roku. Pozdrawiamy i dziękujemy, że z nami jesteś, Piotruś. Chciałbym teraz zakończyć edycję World Cup Brazil, pomożemy. Chciałbym też pomóc Gutkowi w edycji 12-13, dlatego też wysłałem parę kart z tych edycji. Mam nadzieję, że karty pomogą w kolekcjach, pozdrawiam, Piotr. I braki. Piotruś, gdybym mógł jeszcze prosić, aha, Piotruś, bardzo dziękujemy,
jest liścik. Ja teraz, słuchaj, będę się tutaj z kartami jakby u nas na stole rozkładał, ale karty... O, kochani, środki się wysypały. Mamy środki od Piotrusia, tak? Dziękujemy bardzo, Piotruś. A ja w tym momencie teraz tak. O, jakie karty tu widzę, kochani. Nie spinamy tak gumeczką kart, nie wolno, bo szkoda je niszczyć. Naprawdę. Zobaczcie, jaki piękny Topmaster Lama, synu. Piękny Topmaster Lama. Dobrze, że nic mu się nie stało, bo był spięty. Przywitaj się ładnie do filmu. Cześć, tato. No? Nie ma żadnych takich samolotów, na tylko koszulki. Z Manchesteru? No. Jest taka króciutka czerwona z tego. Miałam z kumierzykiem, tylko ciekawe gdzie. To może w reprezentacjach Polski zagramy, co? Zagramy Polskę na Real. Ubierz Muśkę w Polskę i mi znów jakąś Polskę. Słuchajcie, piękny Toplam, ale Piotruś, nie zabezpieczajcie tymi gumkami, bo popatrz, one po prostu, jakbyś tych kart więcej napakował i by było większe ciśnienie, to nam objadłaby gumka boki. Natomiast piękna karta Filipa Lama, Topmaster, słuchajcie, z edycji 12-13. Słuchajcie, Karim Benzema Master z pozycji 12-13, też piękne, na szczęście nic się od tej gumki nie stało. I Master Huntelaar Schalke, również przepiękna karta. Tu są, słuchajcie, bazóweczki w super stanie, ale nie będę ich komentował poza jedną rzeczą, kochani. Są poukładane edycjami, za co Ci, Piotruś, z całego serducha dzięki. Jest to dla nas wielka oszczędność naszego czasu, którego naprawdę nie mamy. Mam tu, kochani, tak, Wukowicza limitkę. Gutek, czy limitka Wukowicza była już u nas? Z korony? Była, ach, była, tak, dokładnie, przepraszam. To jest tak, jest Lisowski, Sawala, jest Piech, jest... wczoraj uzupełniałem tą edycję, kiedyś ponownie o niej porozmawiamy, bo to jest edycja, którą lubimy. Aha, jest, słuchajcie, napastnik, czy obrońca, Mieszko Pierwszy, z pomocnikiem, dziękujemy Ci ślicznie, Michałku. Bardzo nam się to przyda, bo ponownie jedziemy do Bydgoszczy, znowu duże koszty. Kochani, no taką drogę wybraliśmy, musimy jakoś to godzić. Tak, synku? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Może być w tych czerwonych, może być biało-czarny, jakiej tam był. Oj, tu jest tłusto World Cup, słuchajcie. To tłusto zostawimy na potem. Guciu, tu mam dla Gutka kartkę napisaną. Patrzcie, to jest dla Gutka, bo tu nam troszkę właśnie gumka poskrobała boki. Słuchajcie, dla Gutka mamy, Gutku, tak, całe euro. Patrz, jak ładnie edycjami porobione. Karty są bazowe, ale bardzo ładnie poukładane. Czyli masz tu w tym momencie całą edycję Euro 2012. Tu mamy, słuchajcie, dla Kudłatego z uśmiechem pudełek. Zaraz zobaczymy, czy to są karty do ciachania, czy to są karty z bajek. Bo wiecie, że karty z bajek ja konfiskuję i oddam mu, jak jeszcze troszkę podrośnie. Także jak będzie pudełek starszy, spróbujemy go kolekcjonowaniem zarazić. Bo na razie, kochani, on po prostu bierze i no niestety niszczy te karty. A szkoda. Za trzy. Ciach. Słuchajcie, no to są akurat w bardzo ładnym stanie karty z Brazylii, także do kudełka one nie trafią, nie gniewaj się, bo do kudełka trafiają karty do pocięcia albo takie zabawowe do pokazania, ale bardzo dziękujemy, że pomyślałeś o całej naszej rodzinie, tak jak widać, że oglądasz nasze filmy. Mamy tu, kochani, jakby ostatnią część. No na, a są gdzieś tam może nożyczki? Cieplutko mamy w domu, pali się. Słuchajcie, to są bazówki na wymianę. To są bazówki na wymianę. Okej. Okay. Bazówki na wymianę na World Cup. Za trzy pudło. Mamusia zaraz wraca z pracy. Musimy przed tą zagrać meczyk. Także trzymajcie kciuki. Szykujecie się do meczu? Nie, bo na wiem, że nie chce grać. Słuchajcie, jest pianicz. A czemu Nośka nie chce grać? Nie ma ciuchów, bo tak? Bo nie pasuje jej to i to. A ty, Kudełek, będziesz grał? Tak. Star Player Liberi. No to w takim razie, słuchajcie, no z dziewczynkami jest inaczej. No niestety musicie wiedzieć, że dziewczynki są estetkami. Chcesz tu usiąść? Słuchajcie, siadaj tutaj, dawaj do góry. Tusia, to ubierz się w Real! I tu mamy łątołacza Gecego, pianicza i troszkę bazówek. Kudełku, fajne? Ładne karty? Fajny pan? A wiesz, jakie bramy fajne sieka? Tak? Co ty tu gadasz mi pod nosem? Ja cię bardzo kocham. Dajesz buzi? Ach, jaka słodka. Słodka, brudniutka, fajna. Słuchajcie, ja w tym momencie, Piotruś, mam ostatnią część twojej przesyłki. Słuchajcie, jest na kołu jako defensive frog. A, możecie założyć zagłębie? Bo na tej zagłębie. O, możemy. Ubieraj ją w zagłębie. Zlejemy zagłębiem Real, słuchajcie. Jest Nigeria. Jest godło Ekwadoru.
Mamy limited edition Okazaki, jest limitka Tima Cahilla z Australii, jest Casillas i Balotelli. Mamy, słuchajcie, fans favorite Buiten, fans favorite Aysen, fans favorite Endo, fans favorite Suarez, także czwórka ulubieńców publiczności, fanów. Jest goalstopper Neuer, Buffon, Courtois, trzech bramkarzy. I jest defensive Chiellini, Sanchez, Figuera, Cahill, Kohn, Cute. To już eksperty się nam wkręcają. Mascherano, Donovan i na końcu, słuchajcie, Drogba na Game Changer oraz Cavani na Game Changer i piękny Double Trouble z Holandii, słuchajcie, Robert van Persie z RVP. Bardzo ładne zakończenie unboxingu. Piotruś, bardzo Ci dziękujemy. Tu jest co prawda lista braków, ale ja mam prośbę. Po obejrzeniu tego filmiku skocz na Face'a i napisz króciutko, kochany przyjacielu, czy ona się nie zmieniła, bo długo czekasz na tą paczkę, być może jakieś karty Ci podchodziły, dobra? Żebyśmy darmowej pracy nie wykonywali, bo coraz mniej mamy czasu na tą pracę. Kochani, w grudniu naprawdę będziemy odpisywać i pisać tylko z tymi, którzy się szykują u nas na jakieś zakupy, bo idą święta. Wiem, że planujecie zakupy gwiazdkowe i tak dalej na prezenty. Część z Was lubi prezenty karciane, dlatego zapraszamy Was bardzo. I nie gniewajcie się, że nie odpisujemy wszystkich, ale nie ogarniemy tego. Tam jest 5000, słuchajcie, limit na Facebooku już mamy wyczerpany. Jakby dochodzicie kolejni, prosicie nas o dołączenie do nas. Natomiast no nie ma takiej opcji, w sensie nie da się powyżej 5000. Zapraszamy Was na naszego fanpage'a Kuba Guciuszabłowski. Fanpage jest nielimitowany. Jeżeli nie podejmuję zaproszenia od Was, to żebyśmy mieli ze sobą kontakt, zalajkujcie Kuba Guciuszabłowski. I wtedy będziemy jakby w kontakcie. Będziecie mieć dostęp do nowych filmików, bo na tym fanpage'u każdą nową produkcję, jaka jest, wrzucamy. Mało tego, nie tylko z kart, ale również z treningów, z turniei i tak dalej. Czy jesteście gotowi na meczyk? Tak. Podejmujecie wyzwanie? Tak. Idziemy walczyć, Kudełek. Dawaj. Proszę bardzo, zaraz przedstawię Wam drużynę. Piotruś, dziękuję Ci pięknie. A my mamy jeszcze kilka minut, słuchajcie, na meczyk. Chodź, Kudełek. Nie, dawaj koszulkę Zagłębia mi szybciutko. Dawaj koszuleczkę Zagłębia, ja tu jak koszulce Zagłębia. Ja mogę być w rachwale z autografami. Czekaj, mówię, mam tutaj. Dawaj mi rachwale z autografami. Słuchajcie, szykujemy się do lesiku. Tak, gdzie będzie się tu działo, bo będzie się tu działo. Czekaj, gdzie ta koszuleczka jest? Nie wiem, za to pan co ty bierałeś. Super, tak, o tak, o tak. Super, dawaj, będziemy walczyć. Zaraz. Ale masz to gramy. Tak jest. Ja jestem, słuchajcie, w koszulce Rafała. Pozdrawiamy Cię, Rafałku, serdecznie. Troszkę przymała będzie to koszuleczka, ale w autografach zobaczcie. Dobra, dawaj buzi. Ty będziesz najpierw z Gutkiem, a potem ze mną, dobra? Nie. Gutek, boję się, że pojedynek nam nie wyjdzie, bo Kudełek chce być z nami. No to niech będzie. Dobra, to robimy mieszane składy. Dawaj, Nóżka z Gutkiem, proszę bardzo. Mamy towarzyski mecz Realo Zagłębie Lubin i Kudełek. Proszę się pokazać, Kudełku. Piąteczka, ciach. Śpiewamy teraz. KS KST. KS Górnik Zabrze. KS Górnik Zabrze. Słyszałeś, skąd on takie numery zna? Od cioci Pauli. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, skąd teraz będzie najlepiej nagrywać, Kudełek? Ja myślę, że chyba ja będę z ręki nagrywał, tak będzie najlepiej, co? Czy jak? To muszę iść teraz za Nadusie w takim razie. Czekaj, stamtąd zrobimy, Nuśka. Czekajcie, kochani, muszę wam zrobić tak, żebyście mieli jak najlepszy... Nie, nie, czekaj, czekaj, Kudełek, my gramy. Wychodź, wychodź. Tatuś, ustawi tylko kamerkę, uciekaj. Uciekaj szybciutko. Jadę do góry na statywie. O, widzicie, jak dobrze, że Gutek szyby powybijał? Bo jakby nie powybijał szyby, to by się nie udało. Słuchajcie, uwaga. No, wchodź, Kudełek, wchodź. Tato zobaczy, jak widać. Słuchajcie, jak stąd będzie widać. Dobra, wszystkie pojedynki będzie widać, nie będziecie widzieć tych bramek. Dobra. Uwaga. Tylko Gutek, strzelamy po ziemi, żeby kamerki nie trafić. Witam serdecznie wszystkich widzów, trzymajcie kciuki. Jak mamy po ziemi strzelać, my jesteśmy na tej połówce. Wy jesteście na tej? A, to wy strzelacie na to. Dobra, Kudełek. Dawaj, Pionę. Piona. Uwaga, KS Górnik Zabrze, startujemy. Mam schowane, jedziemy. Start. No, jedziemy. Już Nuśka ma pierwsze podanie. Uwaga. Kudełek, gdzie jesteś? Chodź szybko do mnie. Uciekaj z bramy. Idź teraz, kiwaj Gutka. Kiwaj Gutka szybko. Kiwaj go. No. Proszę bardzo. Do tyłu, Nadia. Jedziemy.
Jedziemy. Ja nie jestem taki łatwy do przejścia. Ognia, strzelaj, daleka. Ale szał od Nadi. Uwaga, ojej, brawo Kudełku, ale obroniłeś ekstra. Super, po nogach strzelaj tutaj. Teraz Kudeł strzela. No zostaw, strzelaj Kudeł, mocno. Tu do bramy, chodź do bramy, trzymam napastnika, trzymam napastnika. Dawaj, teraz ty strzelaj Kudeł, ja go trzymam. Ognia, do Nadi. Strzelaj, super. Brawo Kudełku, jest ładny dribbling. Strata. Słuchajcie, trochę mamy za ciepło tu na meczyk, bo mamy ze 20 kilka stopni. Brawo Kudełek, super obrona. Bardzo ładnie. Strzelaj Kudełek. A to dziada kawa. Uwaga, super Kudełek, piąteczka. Kopaj. Mocno. Super, jest. Ale dziursko założone. Nie, tam już jest out, dawaj. Tylko mocno. Zmieniamy piłę na tamtą. Którą? Na jedynkę. Tą, nie? To ognia Kudełek. Kształt. Super. I brama. Ejaj, super. Słuchajcie. Chodź Kudełek. Ognia. Strzelaj. Brawo. Ejaj, do niego idź. Idź. Nie ma piękna obrona. Brawo Kudełek. Super. Ognia Kudełek. Ale strzelił nam Kudełek. Tata. No. Trzymam cię. Ognia Kudełek. Słuch mocno jeszcze raz. Brawo obronił. Słuchajcie. Przydałaby się nam drużyna, Lena troszkę większa. Ale kal. Bo normalną mamy ok. Ale chociaż dobrze. U nas dzisiaj mocno. Dobrze. Muszę jedną bramę strzelić, bo wyrównać mecz trzeba. Uwaga. Mieszka Waleśna. Brawo. Dobra klepa. Super. Ślicznie. Piątka Kudełek. Uwaga. Kudełek. Ale piętką zacisnął. Kudełek. Ognia, gdzie ty jesteś? Kudełku. Ale mnie wykręcili. Wracaj. Chodź, bo ja sam nie dam rady. Słuchajcie, Kudełek się zmęczył. No, tak to ma prawo być. Zmęczyłeś się? A czemu? To chodź pomóż mi, bo oni mnie samego to sklepią. Dobra. Zmiana składów. Real do siebie. Ja z Nuśką, chodź. Dawaj, Nuś. Ja na bramkę. Nusia gra przeciwko Łódkowi. Jedziemy. Nie idź, tato będzie ci podawał. Dawaj. No nie chcę, to nie. Dawaj, Butek. Ja stoję na bramce, Nusia się kiwa. Nie! A, już wstać nimi Nusia. Dobra, hop. Aj. Super. Jest! Piękna brama, ale ładnie weszło. Ty. My bronimy bez rąk oczywiście. A ja będę bronił. No to dawaj szybko, pomóż Buciowi. Jest, wrócił Kudę, już nie będzie tak łatwo. No, wystaw się. Jest! Nusia! Jeszcze raz! No skończ! Nie ma, Kudeł obronił! Brawo Kudełku! Ach, tak się kończą zabawy! Dawaj piątkę, ślicznie obroniłeś! I teraz do góry! Dawaj tu! Dawaj szybko! Jestem! O! Ostrożnie! Jestem! Graj z Kudłem! Wyko! Ognia! Super Kudeł, bardzo ładne podanie! Przed samym nosem! Słuchajcie kochani, my się jeszcze chwilę pobawimy. Natomiast wam życzymy miłego weekendu. Jutro najprawdopodobniej będziemy na turnieju. Jeżeli tak się stanie, na pewno napiszemy o tym na fejsie. Natomiast no my się jeszcze chwilkę pobawimy i muszę wracać do drzewa, o którym wam opowiadałem. Także dawaj guzi Kudełku. Już Tusiu, już zaraz ci pomogę. Pożegnajcie się ładnie teraz z naszymi widzami.
brama! Idź tu, Deśku, idź Guciuś, idź Szymonku. Czekajcie. Chodź, pożegnasz się ładnie, powiedz ładnie, na razie. Czekaj, już tatuś ściąga statyw na dół. Uwaga, 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 uwaga. No powiedz, Kudełku, na razie, do zobaczenia. Dobra. Słuchajcie, biorę jeszcze kamerkę na chwilę na rękę. No. Nusia, gdzie jesteś? Właśnie bramę se sam strzeliłem. Piłkę strzeliłem. Dawaj. Dawaj. Uwaga. No. No, chodź, Swaniaczku, pokiwaj się troszkę ze mną. Dobre, dobre. No, to za moment, Kudeł. Teraz nie. Uwaga. I to się takie zabawy muszą skończyć bramą. Ale kamerka dostała, to nie może tak być. Kończymy, kochani, okej. Okay. Jeszcze raz miłego weekendu wam życzymy. Jeszcze tylko ładny wolej. Nie udało się. Weszło? A paczek i kołnierz dostajesz. Hop. Ale wyjął. Czekaj, synku. Jeszcze raz dostanie kołnierz. No. No, czekaj, patrz. Uwaga. Ale. Dobrze, że miękka piła, co? Haha, kontuzją zapachniało. Brama, tak, Miśku, dawaj. Tak jest, tak jest. Guciu, to miękka piła, nic się nie stało. Trafiło w noska prosto. Dobrze, że to gumowa piłeczka, nic się nie dzieje, kochani. I na szczęście te wszystkie nasze zabawy na tym naszym Kruszyn Areńskim Kal nie kończą się żadnymi jakimiś ciężkimi urazami. Czasami w ogóle do zabawy stosujemy tutaj piłkę, która większej krzywdy nam raczej nie powinna zrobić. Jest to gumowa piłeczka. Pozdrawiamy, do zobaczenia.